Cześć, nazywam się Michał Buszak, jestem absolwentem krakowskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz i od 20 lat pracuję w zawodzie architekta wnętrz. Zachęcam tu Was serdecznie do studiowania na tym wydziale, ponieważ jest to wydział wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, wyjątkowo wszechstronny. Ludzie o wielu pasjach, a ja do takich się zaliczam, mogą tam spełniać naprawdę swoje pasje i realizować to, co lubią. I niekoniecznie od razu muszą podejmować decyzje i wąsko się specjalizować. To jest również wydział, który uczy niesztampowego myślenia. Pamiętam, jak na zajęciach z architektury wnętrz pani profesor zachęcała nas do na przykład poszukiwania nowej funkcji dla wnętrza. Powstawały wtedy salony wirtualnego seksu albo hibernacji. Jak uczono nas, że jak czegoś nie można postawić, to trzeba powiesić, że w restauracji niekoniecznie muszą być krzesła, mogą to być poduchy. Żeby w łazience wywiercić mały otwór w ścianie, abyśmy mogli sprawdzić, jaka pogoda jest na zewnątrz. Na Wydziale Malarstwa zachęcano nas do tego, aby używać przedmiotów jako narzędzia malarskiego. Na Wydziale Rzeźby to w ogóle działy się już rzeczy niesamowite. Silniki łączyliśmy z piórami, a baki od motocykli z konstrukcjami parasoli i owadami. Wydział Architektury Wnętrz jest jeszcze wyjątkowy w skali chyba świata, należałoby powiedzieć, ponieważ interior designer na świecie kojarzy się często z osobą, która bardziej dekoruje albo ma niewielki wpływ w substancję budynków. W mojej pracy zawodowej non-stop właściwie projektuję architekturę albo jest to na pograniczu zmian konstrukcyjnych, zmian brył budynków domu, elewacji. Cały czas również wnętrza, które projektujemy, wyposażone są w meble naszego autorstwa albo nawet lampy projektowane przez nas. Te wszystkie doświadczenia zdobyte na wydziale gdzieś w nas się zbierają i później procentują. Co chwilę uświadamiam sobie, rozmawiając z wykonawcami, że no nie wcisną mi, że czegoś się nie da zrobić, bo moje doświadczenia są już na tyle bogate, że wiem, że się da. Znajomi, którzy skończyli również ten wydział, dzisiaj niekoniecznie są architektami wnętrz, natomiast pracują blisko sztuki, bądź blisko materiałów, bądź technologii, których nauczyliśmy się na tym wydziale. Dzisiaj Wydział Architektury Wnętrz oczywiście inaczej wygląda, jest nowocześniejszy, jest szeroki dostęp do technologii cyfrowej, druku 3D. Oczywiście to są narzędzia, narzędzi można się nauczyć, natomiast sposób, żeby nauczyć się nowego sposobu myślenia, często potrzebny jest nauczyciel i tu to się dzieje. Dlatego serdecznie Was zachęcam do tego, aby studiować na tym wydziale i już Wam zazdroszczę tej przygody.